11 mistrzostw Polski w Poznaniu udało nam się przeprowadzić z jednym z najlepszych graperów, nie tylko w MMA, ale i ogólnie w Polsce. Maciej Nowadę, witam. Witam, cześć. Pytanie, proszę pytania, co się tu sprowadza? No jestem teraz, mieszkam teraz w Poznaniu, w Luboniu, więc miałem blisko, a tutaj paru kolegów z mojego starego klubu, z Bastionu tych startuje, więc przyjechałem ich dopingować, popatrzeć, no i przy okazji zobaczyć, jak inni sobie radzą. A kontynuując to pytanie, jak się mieszka w Poznaniu? Dobrze, dobrze się mieszka, trenuje się jeszcze lepiej, więc nie narzekam. A czy może zapowiedzieć następnym gościem na poznańskich sparingach co sobotę, 13? Bardzo chętnie. Właśnie słyszałem o tym wcześniej przed walką, niestety nie miałem możliwości, ale tutaj musiałem właśnie porozmawiać, bo już dokładnie jak to wygląda i chętnie na tym sparingu. Arty w Polsce czy za granicą na zawodach Zobaczę. No, na pewno chciałbym wystartować, no ale teraz tak naprawdę nie wiem jeszcze kiedy Bellator zaplanuje jakąś kolejną walkę. Jak będzie to jakaś dłuższa przerwa, na pewno będę miał taką okazję. No teraz na przykład na tych mistrzostwach Polski też chętnie bym startował, no ale tak naprawdę dopiero w czwartek wróciłem do Stanów, jeszcze jestem nie tak klimatyzowany, więc no nie było takiej możliwości. Zobaczę, jak to będzie, jak będzie, muszę się przyjrzeć dokładnie, jak harmonogram wygląda na wodę i coś na pewno zrobiłem. W ten sposób, a walczę na takim poziomie, z jaką częstotliwością masz treningi? Jak mam okres taki przygotowań do walki, to praktycznie wieszam kimono i w kimonie trenuję. Teraz jak jestem po walce, to na pewno jak wrócę, będę trenował w kimonie. No ale to jest na pewno dużo rzadziej niż kiedyś. Kiedyś się tylko trenowało cały czas. Codziennie praktycznie parę razy, teraz właśnie parę razy w kimonie. Niestety właśnie teraz trzeba więcej się skupić na trójce, na zapasach, na właśnie tak. A wyjaźdź do Stanów, tam się przygotowywać? Na razie czekam na... Jak będę wiedział, z kim walczę, kiedy, wtedy będę jakby planował obu zapasy. Na razie będę w Akosie, tutaj zostaję. Bardzo jeszcze chcę podziękować panu sponsorom. Dziękuję bardzo, chciałem podziękować firmie Manto, firmie Rola, Iron Horse, luksusowe zegarki 24.pl i Wiktor Dros. Dzięki. Marcin Hedla, BJJ Fanatics.